Buongiorno, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Z wami w dzielnicy Sanita. Część dolną zwiedziliśmy już w poprzednim filmie, a teraz wjeżdżamy na most windą. Jest to dość nietypowe rozwiązanie, bo jak człowiek widzi taki wielki betonowy wiadukt, to nie spodziewa się, że można na niego wjechać windą. Już za chwilę. Dlatego w poprzednim vlogu chodziliśmy, kręciliśmy się wszędzie i szukaliśmy w tej Sanicie, jak w ogóle wejść na górę. Tak, poszliśmy naokoło. Wielką, wielką górę, a tu można po prostu wjechać. Nie, Podczas naszej podróży do Włoch raczej poruszamy się bez mapy, no chyba, że chcemy znaleźć jakąś dobrą pizzę w okolicy. A tutaj jest lot ptaka, nasza trasa poprzedniego spaceru. Zwiedzaliśmy katakumby. Sanita widziana z góry. W ogóle tak kiedyś jest. To nie była taka dzielnica biedoty, tylko właśnie bogata. Ona dopiero straciła swoje znaczenie. No tak, bo zabytki są naprawdę przepiękne tutaj. Bo właśnie to, że nie jesteśmy w typowo turystycznej dzielnicy, oznacza, że o tej porze, a jest domek 15:30, będzie bardzo trudno znaleźć pizzę albo makaron, bo wszyscy mają siestę. Właśnie. Nie wiem, czy to się nazywa tutaj siesta, no tak. W każdym razie no, zamykają, odpoczywają sobie tak, teraz 3 godziny. Tak, jest przerwa po prostu w funkcjonowaniu i często jest tak, że od rana jakieś miejsce jest powiedzmy kawiarnią, później na przykład właśnie pizzerią od którejś godziny i to jest bardzo popularne. A my jesteśmy głodni i nie przemyśleliśmy tego. Telefonicznych. Dotarliśmy do jakiegoś pięknego placu. Masz mapkę? Sprawdzisz, jaki to plac? Powiesz nam? Są palmy. Jest policja. Uwaga. To, co to jest Monumento Domenico Martuscelli. Nie, to jest chyba ten pomnik, tak obstawiam. A to jest? Piazza Vincento Bellini. A pokaż tak ogólnie na mapie, gdzie jesteśmy. Neapolu. Okej, ta część aktualnie. W ogóle a zmierzamy na plażę tak w ogóle, tak. Ale musimy jeszcze coś zjeść. A zauważyłem, że policja to tutaj nie jest od tego, żeby pilnować porządku na drogę, bo mają to gdzieś, że ludzie chodzą po ulicach i tak dalej na czerwone światła. No tylko, że od tego, jak coś się już naprawdę dzieje. Mamy nasze jedzonko. Nie wiem, jak wam powiedzieć, co to jest. Zaraz zobaczycie. Bierzemy też pastę. Spaghetti bolognese. Jest dużo różnych pyszności. Wybór nie był łatwy, a zaraz będziemy wcinać. Nie wiesz, co wziąłeś? Wziąłem taką małą pizzerkę pizzową i druga, jakaś zapiekana taka pizza. Wyglądała jak ta taka zapiekana pizza. Calzone? Okej, mamy jedzonko. Już się odwracam, żeby pokazać miejsce. Bacco e Press. Proszę bardzo, tutaj jemy. Właściwie jemy gdzie indziej, o, ale wzięliśmy sobie takie pyszności. Nas skusiły. Idziemy sobie gdzieś na placu zjeść? Nie, bo nie można na zabytkach jeść. Wiem, o właśnie, podobno można dostać mandat, jak się siedzi na schodach zabytków i coś je. Tam są ławki, tylko że w pełnym słońcu. A może są po drugiej stronie tam ławki, Rafał? He, chyba nie ma. No dobra, szukamy sobie jakiegoś miejsca. O, jakby ktoś zmarzł. Jest tak upalnie. Obiad w cieniu palm. No, tego cienia niewiele, ale zawsze coś, zawsze trochę się można schronić. No dobra, test włoskiego makaronu. Czy to jest takie przepyszne rzeczywiście? Bolognese standardowe. Kręcę i kręcę. Kręć, kręć. No dobrze. Czy to jest dobre?
chyba jest dobre. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wiatr nie pomaga. Jest przepyszne, a najlepsze spaghetti. Okej. Okay. Szczególnie, że najczęściej robiłam ze słoiczka. No to zamiana. Degustacja. Jak sobie poradzi Rafcio z włoskim makaronem? Nie idzie kręcenie. Dobre. A teraz proszę nam opowiedzieć, co jest w środku. Co właśnie jesz? Dziwne rzeczy. Jakieś mięso pomieszane z serkiem wiejskim. Jeszcze z tym, ale nie z serkiem wiejskim, tylko takim bardziej twarożkiem do smarowania na kanapkę. Aha. Serowo-mięsne. Ja jeszcze wcinam makaron, później zamiana. To jest jeszcze ciekawsze niż myślałam, bo ciasto smakuje jak pączek. Jak takie ciasto, z którego się robi pączki. Rzeczywiście jest ser, jakieś mięso, kawałeczki, nie wiem, czy boczku. A to? Ciekawe co jemy. To smakuje jak taka pizzeria, pizzerka z dodatkiem takich włoskich ziół i sera. Mm. Takie olejne. Aha. A w ogóle w takich okolicznościach mi się bardzo podoba opcja take away i jedzenie na wynos, żeby sobie zabrać i w jakimś fajnym miejscu zjeść. Ale w knajpkach też widoczki fajne czasami, ale tam akurat gości. No i siedzenie przy stoliku w knajpce też wychodzi zawsze drożej. Raz tylko pan nas zachęcał, żeby przyjść, bo u niego nie płaci się za miejsce przy stole. Z tym, że miał i tak bardziej się opłacało iść obok i zapłacić za miejsce, niż zjeść w tym miejscu. Więc już po prostu doliczył cenę sobie. Tak zauważyłem, dość popularne wśród Włochów, że biorą wszystko na wynos. Mhm. Jedzą gdzieś. Bardzo często, to jest bardzo częsty widok. I też jest mnóstwo pudełek po pizzy wszędzie. To co robimy? Idziemy tu. Co to było? Nie wiem. Płyniemy tu. Nie wiem. To jest na mnie. Wszyscy jako szybciej idą, więc chodź, bo pewnie odjeżdżę zaraz. Dzisiaj spadłaś. A no to już ja spadłam dzisiaj ze schodów, no to już więcej nie spadnę, bo już wystarczy. Jedziemy jeszcze niżej. Widziałem już dwa worce, mówisz, że to są dzieła sztuki, one wyglądają jak gdzieś. Póki co brakuje mi tych dzieł sztuki tutaj. Może nie trafiliśmy jeszcze na tych worcach. Znamy tylko dwa, a w ogóle na razie. Jeśli chodzi o przemieszczanie się, to mówią nam wszystko mapy, Google, kierunek, pozwoli, więc albo tutaj, albo tutaj, Rafał. Za 2 minuty powinien odjechać. Ale powinien być 50, a jest 48. No dobra, poczekamy. Na stacji Monte Santo. Jest i nasz pociąg, kolejka. Wsiadamy i jedziemy w kierunku morza. I już wysiadka, stacja Margellina. No ten dworzec już robi większe wrażenie. Tak, jest pięknie. Teraz z tej biedniejszej dzielnicy przenieśliśmy się do trochę bogatszej, luksusowej. Tak, teraz już bardziej. Turystycznej typowo. Jesteśmy w okolicach już morza, także zaczynają się jakieś małe plaże, kurorty. Niedługo smażing, pływanink. I co się często zdarza, przyszliśmy tylko za róg, spojrzenie w prawo i proszę Państwa, taki widok, takie góry. Przepięknie. I tutaj już typowo nadmorskie klimaty. Piękne. Widzę port jachtowy już to. Tak jest, widać morze, góry. Bardziej zatokę może. Tutaj na światłach to się można rozglądać po 5 razy i w prawo, ja, i w lewo. I można tak stać i się rozglądać, bo nie ma szans, że się przejdzie. Nie no, tu akurat są światła. W ogóle mało świateł jest, jakoś do tej pory zauważyłam. Ale bez różnicy, przejścia bez światła. No właśnie. Po co inwestować w sygnalizację?
Jak każdy jeździ jak chce i chodzi. Okej, okay, zielone, wow! Ja na przykład chcę spadać z krawężników i schodków. Przeżyliśmy, więc powiemy jeszcze jedną ciekawostkę. Tutaj piesi mają zielone, żółte i czerwone światło. Żółte to tak średnio legalnie przebiegasz, a czerwone już legalnie. Kolejne światła, więc okazja, żeby się rozejrzeć. A jest na co popatrzeć. Całe wybrzeże. Tutaj port, marina, a my zmierzamy w tamtą stronę. Bagno Elena, nazywa się tak plaża. My na bagno. Na bagno. Będziemy się taplać w błotku. Z tymi żabami i żubiami i innymi takimi... Rere kumkumbent. Więc lubimy się taplać w bagno. I pomyśleć, że dwa dni temu byliśmy na szczycie tego wulkanu. Jeżeli ktoś wam kiedyś powie, że Neapol jest brzydki i wam odradzi wyjazd tutaj, to zobaczcie ten kadr, pokażcie mu tego vloga. I uwierzcie nam, nie jest tak źle. Ewentualnie może być. To jest niesamowite, jak te budynki zostały zbudowane na takich wysokościach, w sensie takich różnych wysokościach. Tyle warstw różnych. O, i tu jest zdecydowanie chłodniej, przyjemniej, w sensie nadal jest upalnie, gorąco i żarzysto. Jest łuk! Kochanie, piękny łuk! Ale łódek! Jak cudnie! Dzień dobry panom kotom, ale tu macie fajnie. Dużo jest tutaj kotów, bo to jest pełno ryb i owoców morza, wszyscy mówią na bieżąco. I bardzo dużo jest tutaj takich lokalnych sprzedawców właśnie w rejonie portowym z owocami morza wystawionych. O Jezu, odwróć się. Przepraszam. Tu jest tak przyjemnie, że nawet Poseidon albo Neptun się wyleguje tutaj. Nawet jemu się nie chce robić. Mas jeszcze tak. A pewnie. Sami się pływajcie po tych morzach. Tak? On pokazuje, jak tu się wypoczywa. I my, biorąc z niego przykład, bo z Boga trzeba brać przykład, żeby być polskim, nie się wyregiwać na słońcu. Po tym makaronie. Takie widoki. Takie o właśnie. Ile skuterów! Ja już nie mam pytań. Po prostu zejdziemy na dół. Wow. Wow. Nie przewidzieliśmy tego, że plaża może być zamknięta. Była prywatna, ale idziemy dalej. Jest bagno, sirena, jest nadzieja. 30 była ta plaża. Idziemy. Mamy psa przewodnika. Razem z panią właścicielką prowadzą nas właśnie na sekretną plażę. O, ja cię. Chyba nie będę płakać, że nie znaleźliśmy plaży, na której możemy się kąpać, ale cudowna, przepiękna neapolitanka, która mieszka tuż obok i przechadzała się z psem. I była w Warszawie kiedyś. Tak, i była w Warszawie. Zimą mi było bardzo zimno. Powiedziała, że to takie małe miasto. Tak, że Warszawa nie duże miasto. Zaprowadziła nas właśnie na zejście, takie zejście, no schodzimy właśnie po schodach, na sekretną plażę. Także powiedziała, że to jest sekret, a my zdradzimy tylko serczownikom. Jak ktoś nie tak, widzę na nikomu nie mówcie. No już mi się podoba. Jakiś... Co prawda marzyłam o kąpieli w morzu dzisiaj, ale, podobno... ale jestem tak podekscytowana, że tutejsi tutaj przebywają. Tak, że nikt o tym nie wie podobno. Może nie będzie tłumów? Na pewno nie będzie. Aha. Może nie będzie plaży? No tak, mapy Google nas tu chyba by nie poprowadziły. Na pewno? Chciałabym tu zostać na zachód słońca, ale skoro tutaj już jest tak ciemno, o tej Boże! Uważam, ale nic nie widzę. Absolutnie. Okej. Wow! Ty się tak jarasz? Nie, chcę zobaczyć, co to jest. Okej. Okay. Słyszę morze. Oho. Okej. Okay. O, oh, wow. Tak, mamy ławeczki. Wow. O kurczę. Moje klapki, już mamy takie samo. Kogocie. Ale boję się trochę. Nie wiem, jaka tu jest woda, bo tutaj pełno tych... Jakieś skały są przesofiły. Tak. Nie, może nie. Może... Warto czasami zapytać lokalnych mieszkańców, gdzie warto zajrzeć, albo po prostu my zapytaliśmy o najbliższą plażę, na której możemy się wykąpać. Wykąpać się nie można, ale
Można by, ale trochę się boimy. Jest zejście do wody, ale pewnie do łódek. No jest, ale takie jest bardzo stare, zepsute. Nie wiem, czy pani tak powiedziała, że ona by się tu nie kąpała, czy... W każdym razie zdradziła nam sekret, że tutaj właśnie jest przepięknie i że tutaj jest takie miejsce, no, no zobacz jaki to jest mały skrawek, no jest bardzo trudno by tu trafić, nie dałoby się trafić. Takie rowerki wodne pedałują siedząc na takim... Aha, widzę, super. No i przepiękne miejsce i z widokiem jeszcze tutaj na Wezuwiusza. Naprawdę przepięknie jest. Drodzy Państwo, nie będę tego widać, ale tu są małe kraby, które się przed nami ukrywają. Z tych kamieni właśnie wyłażą. A to jest pełno. No bo to są rury jakieś. Nie, rury nie wpadają. Ale woda jest przeżyczysta, tylko że pełno w niej jakichś dziwnych rzeczy. No i tak się Ada właśnie zastanawia, czy pływać tutaj no tak trochę rejon portowy bardziej niż pływacki. Tam są obok plaży, no ale tutaj. A tutaj nie wiem. A tu są kraby, Ada. Dobra, właśnie, więc potem nie ma robić 3 lata. Próbowałam wyjść do wody, trafił na mnie, nakrzyczał, siedzi smutno, obrażony, a ja się skaleczyłam w wodzie, ale widziałam kraba z bliska i niczego nie żałuję. Ciekawe jak jutro popływasz w normalnej wodzie, jak się skaleczy właśnie. No po prostu będę tak chodzić, o tak do wody. Tak czy siak, jesteśmy w tak pięknym miejscu, że ja już się. Opuszczamy to magiczne miejsce. Ostatnie tęskne spojrzenie i uciekamy. Zdradzamy tajemnicę. Przy ulicy Posilipo. Słuchajcie, jak idziecie od Neapolu Centralnego, dojdziecie do samej wody i idziecie cały czas wzdłuż brzegu, mijacie bagno Elena, bagno Sirena, aż dochodzicie cały czas przy brzegu. To jest numer 37. Do takiej bramy. To tu schodzicie w dół i tu właśnie jest prywatna, to są jedyna, znaczy publiczna. Jedyna. W sensie, czy ona tak oficjalnie też nie wiemy, oficjalnie ale, raczej nie, ale warto. Sekretna pani neapolitanka nam zdradziła i zaprowadziła, przeprowadziła nas tutaj. I tym sposobem sprawiła, że mieliśmy naprawdę wyjątkowy wieczór nad morzem, nad samą wodą. I taką mam propozycję, jeżeli dzięki temu, że to oglądacie, traficie w Neapolu na to miejsce, to oznaczajcie nas, wysyłajcie nam zdjęcia. No i być może kogoś z was też uda się uatrakcyjnić wyjazd. I teraz urządzamy sobie taki wieczorny spacerek. Będziemy cały czas szli właśnie tutaj, dalej wzdłuż brzegu. Z pięknym widokiem. Pięknie, jest cudownie. I razem możemy być.
zobaczcie tam. Tego nie da się tak na aparacie pokazać, to trzeba po prostu przyjechać, sobie zobaczyć. Bardzo jestem wdzięczna światu, że jest taki piękny. Tak. I wspaniały. Dziękujemy ci świecie, że jesteś piękny. Dziękujemy. No cóż, tutaj to można sobie przysiąść i zjeść właśnie zakupione owoce. Zgadujemy, że są to brzoskwinie albo melony. Zaraz spróbujemy i może się uda ocenić. Jakbym się bateria kończy, to spróbuję szybko. Brzoskwinie. Aha. Chwila, moment. My dzisiaj jeszcze nie jedliśmy pizzy. Nadrabiamy z odległości. Czekamy naszą pizzunię, żeby zabrać ją znów na spacer. Jakieś fajne miejsce. Zachwycaliśmy się tym pudełkiem i zaczęliśmy się zastanawiać, jakie te wszystkie różne rzeczy mają funkcję. I jest instrukcja z drugiej strony. Uwaga, oderwać brzeg i te dziurki powydychać. Tak, poczekajcie. To na tej zrób, na tej, co już zużyliśmy. Nie, właśnie na tej zużytej zrób. No dobra, testowo. Będzie łatwiej. Oderwać. Okej. Dobra. Numer jeden. Numer dwa. A, hold side. Okej, ale to w tym pudełku. Nie. Tak? Rafał mi podpowiedział, tutaj trzeba było oderwać te brzegi. I teraz to pozaginać. Pozagiąć. To zagiąć. Mamy takie małe pudełko. Okej. I dalej. Teraz. A, po prostu to się zamyka. Dobra, i można sobie na przykład niezjedzony kawałek zanieść. A to jest super. Nie mogę. Naprawdę. I teraz to drugie. Cut and eat. Można wyrwać coś na kawałek pizzy teraz. Tylko tak. Dobra, to jest jedno. A to z góry można zjeść. No tak. A, no tak, no bo to jest przecież osobno. Ja z dół tylko tak złożyłam. A to się wyrywa, ale... Nie wierzę. No to się wyrywa i tym się je, tak? No, na pizzę próbować. Aha, wow, ale to jest bombowe. Poświęcę się i za to zapytuję. Ale kicior. Ale te kawałki są wielgachne. Żeby się nie potuścić, tak? Jezu, jaka ta pizza jest pyszna, naprawdę. Jest przepyszna. No jest. Polecamy w 100%. Ma, jak się nazywało? No właśnie nie wiem, który to jest nazwa ostatecznie, ale... Ale poczekaj, tylko nazwę luknę, żebyście wiedzieli, gdzie takie cudo. To. Margelina i tu macie adres. To i tutaj. To jest Uwaga. Uwaga. I tutaj możecie sobie taką na wynos, nie ubrudząc się, i piękną pizzę mieć. Przepyszna. I spacerujemy sobie, powoli wracamy do domu. Nasz z takim wieczór. Widokiem, nasz ostatni wieczór. W Menapolu. W Neapolu. Jemy pizzę. No i pijemy piwo. Jest cudownie w Monopolu. Przyznam, że tutaj są piękne nazwy toalet miejskich. Tutaj jest szalet pod różą, był już szalet pod palmą. Naprawdę super te szalety. Jeszcze ładne. Tam serwują jedzenie. Nie wiem, czy słyszycie muzykę, bo tak wieje. Pod miastem będziemy tańczyć w tle. Ej, tu jest miasto, okay. W dół. Kamera. Jest miasto? Tu! O Jezus. Daj mnie to, Grażyna. Daj mnie to. Ale to. A, bo jestem na kabelku. Tu jest miasto i nie, tutaj. Nie, bo w tę stronę mi wieje wiatr. No jak ja mam tańczyć? Ja nie mam warunków tutaj. Chwila, moment. Tak. Mieliśmy już dawno skręcić w lewo, ale tam są światła, a ja jestem ćmą i mnie tam ciągnie, więc ja ciągnę tam Rafała. Tam będzie taki Zeus, który tak jak muchę łapką tak... Nie, tam będzie jakiś koncert, super wydarzenie, na pewno. Idziemy. Juhu! A te światła są przy scenie, do której właśnie prowadzą te stragany jedzeniowe, więc prawdopodobnie tutaj było jakieś wydarzenie, może dziś. No, że my na festiwal food trucków tutaj, no, znaczy, nie? Nie, stacjonarnych, street foodowych po prostu nie byliśmy. A ciekawe, ale fajnie się przejść tutaj. Ale mamy i tak, nawet tak nic nie ma. Pizzę na wylot. A tu pizza sama się wyniosła. Nigdy nie mów nigdy. Pewnie nie będzie za dużo widać, ale coś można kąpać. I chyba zaraz wylądujemy w wodzie, co? No,
nie będziemy nie wiedzieć, czy będą wieżowce, czy coś. Ale no to tak. Spoko. Tak, dziękujemy, tak? No, tak to byśmy zobaczyli, byśmy się zniechęcili, czy coś. Szybko wyszłam się przebrać, ale musicie mi uwierzyć, że też pływałam przed chwilą tu gdzie rafcie. Możesz wychodzić, już ręcznik jest wolny, przebrałam się błyskawicznie. Ale wspaniale! A widoczek z wody mieliśmy taki... Trochę dziwno, ale cudownie. To jest super, nie wychodzę. Zostajesz? Dobra, poczekam. Mam ładny widok. No, ja też. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Mamy już lokalnego znajomego. Jesteśmy la inglese. La inglese i te amo. Te amo Naples i te amo Napoli. Mówiliśmy przez Facebook wideo rozmowę z siostrą tego pana. No to jeszcze zanim zakończymy oficjalnie ten dzień, pokażemy wam neapolitański autobus. Czy czymś szczególnym się wyróżnia? Autobus? Uscita exit jest zamiast, że wyjście. A właśnie tym, że w Hiszpanii też tak było, że wejście jest tutaj, a wychodzi się tędy lub tędy. Nie wchodzi się raczej tymi drzwiami. Tak. No i coś jeszcze? Mówi się ciao, jak się wchodzi. Kierowca tutaj ma super moce, chociaż nie wiem, może każdy Włoch się rodzi z takimi umiejętnościami. Znaczy, trudno powiedzieć, kto tu ma umiejętności, a kto szaleje. No to są kierowca daje radę. Enzo Ferrari tutaj. Ja tam widziałam N1, że kolejny nocny autobus, ale Formuła 1 może to była. Wyskoczyliśmy z naszego autobusu jak poparzeni. Co prawda mieliśmy jeszcze jeden czy dwa przystanki do przejechania, ale jesteśmy już w okolicy hotelu. Chcieliśmy zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo widzieliśmy mnóstwo ludzi niosących jakieś coś dużego, nawet nie potrafię tego opisać, może ich dogonimy. To było chyba tutaj za rogiem. To chyba jest. I chyba nadal jest. Aha. Wow. Co jest grane? Ciekawe co to. Jest sporo ludzi. A i właśnie wszyscy, którzy nieśli to wielkie coś, taki ołtarzyk jakiś. Są ubrani na biało. To jest procesja, my dojdziemy. No możliwe. Osoby ubrane na czarno mają instrumenty, osoby ubrane na biało niosą. Ojej, będą grać? Maria, tak, ma jakaś Maria. Z przodu zobaczę, Rafał. Idę zobaczyć z przodu. Ale tam jeszcze nie są jakieś takie namioty, flagi. Ojej, ojej. Tak, jest Maryja z Jezusem. Ciekawe, co jest grane. Zgubiłam Rafała? Nie, jest Rafał, jest Rafał. A, może sobie wygooglujemy, o co chodzi. O, już Rafał zagaduje. No. Hi. What's your question? It's called Madonna del Latte. In ancient time, there was a come, we can go. A little group of children. They play near this picture. Okay. One of these children. Lost to play, and with a little iron ball, okay, he threw this ball in this picture, and in the face of Holy Mary, appeared the blood. Okay. Yes. And for this reason, we have this.
Santa Maria, Saint Mary. Okay, grazie. Są to takie obchody, bo jest dzisiaj Marii, święto, że kiedyś bawiła się jakaś grupka dzieci metalową kulką i rzuciła tą metalową kulką w obraz Maryi przez przypadek. I z tego obrazu Maryi poleciała krew. W sensie łza, krwawa łza, coś krwawa takiego. Krwawa, no coś takiego i w każdym razie jakby no to jest takie symboliczne. Tak, i to jest takie wydarzenie właśnie, bo dzisiaj jest święto Marii. I z tym patrzę za parę przeszło. Aha. Dziękujemy panu, że nam pan powiedział, o co chodzi. Ale znowu tutaj widzę taki kontrast, jak byliśmy na takiej paradzie świątecznej w Porto, wszystko było tak na wesoło, w sensie nie, no dobra, święta może u nas też są na wesoło, ale tutaj takie kościelne sprawy zwykle tak na poważnie, a tam, zarówno właśnie tam, jak i tutaj taka zabawa, radość towarzyszy. Ale my to jest taka różnica. Uciekamy? Uciekamy. Okej, a tu jest druga procesja. Czekajcie, spróbuję jeszcze aparat odpalić trochę. Teraz trzymaj. Będzie wojna procesji, kto głośniej gra. Chyba wygrywają. Ci tak. Za oglądanie. No zapraszamy. I to było, tak, to tak, był... ostatni wieczór na Apolu, nie żadnym monopolu w ogóle. No tak podsumowując, jeszcze dobrze miasta nie znamy. Jutro mamy ostatni dzień, jeszcze do wieczora tutaj będziemy. I tak lepiej poznamy tę starszą część. Poznamy centrum, tak trochę już teraz. Już dzisiaj tak, starszą część poznałaś bardzo dobrze. Osiedla, chyba. Tak. Katakumby. No, tę najstarszą. I wybrzeże. Także tak, jeszcze przed nami. Będziemy jeszcze zwiedzać jutro. Ciekawych ulic. Musimy zebrać siłę. Padamy na razie. I smutno, że wyjeżdżamy, ale maksymalnie wykorzystaliśmy ten czas, który tutaj spędziliśmy tak, do tej pory. Stwierdzamy, że bardziej by się już nie dało, bo już sił nie mamy więcej. Tak, tak, tak. A to jest naprawdę ale fajnie. Ale było tak, super, naprawdę. Sobie polecamy. Takie przystanki gdzieś, żeby odpocząć, coś przekąsić, posilić się, napić się kawy. Piwa. I nabieramy wina. Energii i idziemy dalej. Tak. Taki plan też jest na jutro, tylko będziemy mieli przy sobie plecaki, więc będzie ciężej, ale damy radę. Także dziękujemy wam za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, do zostawienia łapki pod filmem. I jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, albo komuś polecić vlogi z Neapolu, albo ktoś leci do Neapolu, albo by chciał, bo okolice też zadaliśmy, to wysyłajcie mu te filmy, gdzieś tam udostępnijcie, no bo nam będzie bardzo miło i to nam pomoże. Do zobaczenia jutro!